To był jeden z najbardziej trudnych i skomplikowanych procesów, bo wtedy, kiedy 3 lata temu namawiani przez szefową fundacji panią Martę Krupę i panią poseł Krystynę Sibińską, która jest matką chrzestną tego pomysłu, jak my wgłębialiśmy się w ten temat, jak mówiliśmy, że to jest ważny problem, że w tym problemie trzeba pomóc rodzicom i dzieciom, to wtedy wszyscy mówili, że się nie uda, że to jest niemożliwe, że to jest skomplikowane i faktycznie to było bardziej skomplikowane niż nam się wydało. Bardzo skomplikowany konkurs w NFZ, bardzo długi etap dojścia do tego konkursu, ale też skompletowania kadry. To nam się udało. Byliśmy gotowi już wcześniej, natomiast NFZ zwlekał z rozpisaniem tego konkursu. Na szczęście się udało. Mówię na szczęście, dlatego że my każdego dnia na naszym oddziale pediatrycznym, na oddziale chirurgii dziecięcej widzimy tych młodych ludzi, którzy targają się na swoje życie i to jest ten najbardziej dramatyczny moment. Natomiast tych momentów przed tym są tysiące. Jak rozmawiam z pedagogami, jak rozmawiam z dyrektorami szkół, jak rozmawiam z rodzicami, to widzę i chyba wszyscy widzimy, że ten problem tych młodych ludzi wchodzących w tą dorosłość jest w tych czasach zupełnie niesamowity i bardzo trudny i trzeba im tym pomóc. Trzeba pomóc im i rodzicom. Taki był cel, żeby zamienić te chłodne mury szpitala psychiatrycznego na Walczaka w Gorzowie, poradni, które się tutaj wcześniej znajdowały, w bardzo takie przyjemne warunki dla dzieci na miarę możliwości. Mam nadzieję, że udało się to osiągnąć, taki efekt. Odbywa się tutaj diagnoza dzieci najmłodszych, a także później sesje psychoterapii. Te wszystkie elementy psychoedukacyjne, które tutaj widzimy porozstawione na półkach, służą tak naprawdę do uprzyjemnienia też czasu w gabinecie dziecku, żeby to nie były surowe ściany i nieprzyjemna atmosfera. Wszystko odbywa się w bardzo bezpiecznych warunkach dla dzieci, by poczuły się tutaj komfortowo po prostu. Są tak naprawdę takie pseudozabawki, które służą nam również do diagnozy, do pracy na emocjach, to są gry rozwojowe, też tak naprawdę służą takie elementy tutaj do pracy projekcyjnej, bo wiadomo, że dzieci bardzo często w zabawie pokazują, tak, z czym się zmagają, jakie emocje im towarzyszą. Również ta sytuacja, która jest w naszym kraju teraz dosyć trudna, wojna, kryzys ekonomiczny, ale również takie trochę pogubienie dorosłych powoduje to, że dzieci również są zagubione, więc poza tym, że przyjmujemy te dzieci, młodzież, również pracujemy z rodzinami. Ja jestem też terapeutą rodzinnym, więc pracuję z rodzicami, z rodzinami po to, żeby my terapeuci niewiele możemy sami zrobić, tak, wesprzeć, pokazać kierunki, natomiast to, co się dzieje w rodzinie, ich obecność, ich wsparcie jest naprawdę niezbędne i to widzimy, jak te nasze dzieci w otoczeniu rodziców się rozkwitają, rosną i w związku z tym mogą bardziej samodzielnie i aktywnie eksplorować naszą trudną rzeczywistość. Wreszcie dzieci, które mieszkają w Gorzowie i w okolicach, mają miejsce, w którym mogą dostać pomoc. Do pomocy ważne jest poza specjalistami przyjazne miejsca i teraz to, jak gabinety wyglądają, jest takim krokiem tego, żeby te dzieci, które przychodzą, czy młodzież, żeby się czuły tutaj bezpiecznie, komfortowo, żeby miały taki pozytywną atmosferę tutaj. Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniamy, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę czasu i to będzie taki ośrodek, że faktycznie nie będzie budził lęku z racji tego, że jest on na terenie szpitala, ale będzie miejscem, które będzie się kojarzyło z bezpieczeństwem przede wszystkim.